Dokładnie. No to przechodzimy teraz do bardziej brutalnego właśnie do tego prawa pierworodnego, które jest opisane w księdze wyjścia przede wszystkim i późniejszych księgach. Księga wyjścia zawiera wymagania dla Żydów, aby poświęcili. Czyli kładać ofiarę na pan, o którym tutaj mówiliśmy o tym słowie. A więc. Zawiera ona dla Żydów nakaz, żeby poświęcili, czyli kładaś kładaś, lub oddali na tam jachwę każdego pierworodnego płci męskiej spośród ludzi i zwierząt. I powiedział jachwę do Mojżesza, mówiąc: Poświęćcie mi, kładeaś czyli, yy, dobrze mówię, kładeaś i poświęćcie mi w Wyjścia każdego pierworodnego, który otworzy każde łono kol baekor petier kol rychem wśród synów Izraela zarówno ludzi, jak i bydła. Czyli zarówno ludzi, Ba ja dam, tak? Jak i bydła. No, dobrze, zaraz napiszemy tutaj. Zarówno tak? Czyli zarówno u ludzi, dobrze mówiłem. Ba ja dam, i u bydła. U, a tutaj A było. Widzicie? Dlatego jeszcze byki robię. Uba bae hema. Uba bae hema. Czyli tutaj dwa razy. Oni są moi. Księga Wyjścia, 13 wers drugi. I oddasz mi twojego pierworodnego syna. Znowuż to jest napisane w Biblii. W Księdze Wyjścia. Bae korbaneka titen li. Czyli mi oddasz, tak? Zrób to samo ze swoim bydłem, siore, asioreka, pamiętacie bydło, a asioneka, ne, tak, sioneka to był jagnię, czyli to bydło mniejsze i ze swoimi owcami, asio, janeka, niech będą przez 7 dni przy matce a ósmego dnia dajcie je mnie, czyli je zarżnijcie i spalcie. I dziecko i pierworodnego tutaj yy, Jagnie, czy tam strzody, tak? Będą przez 7 dni przy matce, a ósmego dnia dajcie je mnie. Księga wyjścia 22, wers 28 do 29. To jest straszne. Dziecko, matka rodzi, 7 dni jest, ma po urodzeniu. I w ósmy dzień ma być zarżnięte i spalone. Zgodnie z tymi wymogami księgi Nehemiasza po, po odrestaurowaniu świątyni jerozolimskiej, pamiętacie, przez Ahaza odbudował tą wcześniejszą asyryjską świątynię i zrobiono właśnie tą drugą świątynię, niby żydowską. Żydzi zobowiązują się przynosić co roku pierwociny z naszej ziemi i pierwociny z każdego drzewa do domu Jachwe oraz pierworodne z naszych synów, jak to mówili, i naszego bydła uba ubae chemtenu, jak jest napisane w prawie pier i pierworodnych z naszego bydła i owiec, bekore bekoranu, aby wprowadzić do domu naszego Boga kapłanom, którzy służą w domu naszego Boga. Nehemiasz 10, rozdział 36-37. do 37. Z innych tekstów, stąd się wzięła Paschwa, zaraz wam powiem, Żydzi wykupują swoich pierworodnych, bo tu też prawo takie im dano yy, zabijając baranka, czyli robiąc co roku paschę. Zaraz będziemy o tym mówili. Z innych tekstów prawnych dotyczących pierworodnych wynika, że pierworodne zwierzę należy złożyć w ofierze, czyli tak zwanym. Zabach. Dobrze mówię, dobrze to piszę. Tak, Zabach, Zabachi. Zaba Zabachi. Składam ofiary Jachwę Jani Zobeach. Bo to jest inna też wersja. Zobeach Lachwych dla Jahwe, czyli dla pana Jachwę. Tak. Zobeach Lachwych. Co otwierają łono, kolpietier Rehim wszystkie samce hazae karim. Księga Wyjścia 13, wers 15. Każdego pierworodnego samca, który urodzi się z twojego bydła i twoich trzód, kol habaje kor jasier jawalet, patrzcie na siery, jest taka ofiara. Biba kwareka ubae sio hazakiar, poświęć tak, diash, tak, diash, Jahwe, twemu Bogu. Nie wolno ci wykonywać żadnej pracy przy pierworodnym twego byka. Bekor Asioreka, ani strzyc pierworodnego z twojej trzody. Bekor Siojaneka. Przed jachwę Bogiem Twoim. Corocznie rób tak, ty i twój dom. Na miejscu, które wybierze Pan. Jeśli jest wada, kulawość, ślepota lub jakaś inna odrażająca wada, to nie składajcie tego w ofierze. Jachwe. Lo tizaba henu lachwech. Leachwech. Bogu Twojemu będziecie go jedli w swych bramach, tak? Czyli z mają zabić go, ale nie dla Boga, tylko mam sobie u siebie jeść. Nieczysty, wraz z czystym, jak gazelem, jak jelenia, tylko jego krwi nie wolno ci jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. Właśnie to jest to halal. I tak samo to jest to koszer, kosz, bycie koszernym czymś, tak? Księga Prawa Powtórzonego 15, wers 19, 23. Oni mogą mieć wszystkie zwierzęta, tylko muszą upuścić ich krew, bo są nieczyste. Wszystko, co otwiera łono spośród wszelkiego ciała, czy to człowiek, czy zwierzę, i co ofiarują, Jachwę, będzie Twoje. Bezwarunkowo wykupisz pierworodnego z ludzi, wykupisz też pierworodne ze zwierząt nieczystych, a to, co jest od miesiąca zwyższy masz wykupić za cenę wykupu według wartości szacunkowej. Tam mówił o cyklach, o srebrze. Ja będę o tym mówił pod koniec, dlatego tutaj nie pisałem. Za pierworodnego z wołów, beekor e sior, za pierworodnego z owiec, Becor kesiebe i za pierworodnego z kus, na S. I nie bierz się o lo i tip D. One są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz i spal ich tuż w ogniu dla słodkiego zapachu jachwe. Wsięga liczb 18 wers 15 do 17. Pierworodnego syna od służby kapłańskiej niekoniecznie, niekoniecznie. Nie tylko od kapłańskiej, bo tylko kapłanowi kohenowie i lewici, czyli potomkowie lewiego mogą być kapłanami, a też z ofiary dla Jahwe mogli go wykupywać, dlatego jest ta pascha. Szereg innych tekstów legislacyjnych mówi, że pierworodne bydło powinno być spędzone, czyli hajabir, to samo określenie odnosi się do ofiary molka, czyli mlk dla jachwe, a od ludzi wykupione, czyli pada i oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla jachwe, wae hajabarata, kolpetier jehem le, le jachwe i wszystkie pierworodne z bydła kolpetier, a siegery które będziesz mieć męskie Hazę Hazze Karim dla Jahwe, lecz pierworodny płód osła, Kolpeter Hiamor, y tu sobie zaznaczę, po tego nie zrobiłem, wykupisz tip d jagnięciem się. A jeśli nie odkupisz, skręć mu kark, i każdy pierworodny człowieka, Kolba Ekor, Jadam, Twoich synów w d Ofiaruję jachwę. Jani zobeach lea jechwech i wszystko co otwiera łono kolpe teri mężczyznem mężczyznę znowu hazaje karim i każdego pierworodnego z moich synów mnie. Tutaj literówkę zrobiłem. Kolbe <coughs> kolba i odkupię jachw d Księga Wyjścia, 13, wers 12 do 13 i wers, tutaj sobie zrobimy przecinek, wers 15. Wszystko, co otwiera łono, jest dla mnie jak całe wasze bydło płci męskiej, które otwiera łono wołów i jagniąt. Odkup pierworodnego zosłów barankiem, a jeśli nie wykupisz, skręć mu kark. Odkup wszystkich pierworodnych ludzi z synów swoich. Księga Wyjścia 3, rozdział 19 do wersu 20. Tak, słodki zapach, jachwy, dokładnie jest to napisane. Albo miła woń, to katolicy napisali, miła woń dla jachwy. W powyższych fragmentach wyróżniają się dwa punkty. Po pierwsze, Okup zakłada, jak widzicie, zobowiązanie do tego, co Okup uwalnia. Czyli obowiązek złożenia w ofierze pierworodnych ludzi. Ale po drugie, przytoczone prawa w Księdze Wyjścia, w rozdziale 13, wers 2 i Księdze Wyjścia, w rozdziale 22, wersy 29-30, które nie rozróżniają pierworodnych ludzi od zwierząt gospodarskich, oznaczają właśnie taki obowiązek składania w ofierze pierworodnych ludzi. A tylko niegoje, czyli Żydzi, mieli prawo barankiem wykupywać. Swoje, swoich pierworodnych i to robią, a resztę dzieci zażynają gojów, tak? Na tej podstawie można przypuszczać, że warunek odkupienia pierworodnego od człowieka jest późniejszym dodatkiem do wcześniejszego stanu ogólnego. Taki stan, który wymagał poświęcenia pierworodnego jachwę, musiał działać w podwitej Judei i mamy bezpośrednie potwierdzenie, że to naprawdę w niej zadziałało, bo prorok Ezechiel na początku VI wieku przed naszą erą Oświadcza w imieniu Jahwe, dałem im, to jest Judejczykom, niedobre prawa. Hiakuim, hiukim tutobim. I ustawy, na podstawie których nie mogli żyć, Patimlo ich loichubachem. Czy to nie, ma, nie jest u nas? I splugawiłem ich swoimi darami. Prowadziłem wszystkiego, co otwiera łono, aby je zniszczyć. Ezekiel 20, vers 25-26. Widzicie? Ezekiel napisał: Dałem im, to teraz tak samo nam, niedobre prawa i ustawy, na podstawie których nie mogli żyć, i splugawiłem ich swoimi darami. Prowadzeniem wszystkiego, co otwierało ono, Tak nas zabijają, tak nas właśnie unicestwiają w ten sam sposób, co Judejczyków, właśnie ci Żydzi, którzy wyszli z Egiptu. Ezekiel jest przeciwny składaniu ofiar z ludzi, niby, ale dlatego twierdzi, że prawa, które ich dotyczą są nieuprzejme i rujnują Judejczyków, którzy je wypełniają podobno. Ale jednocześnie zaświadcza, że te prawa zostały dane Judejczykom przez Jachwę, a ofiary z ludzi za nich są składane Jachwę. Czyli zobaczcie, jaki to jest myk znowu, że tu niby potępia, tu właśnie pisze, że da dałem jednak im złe prawa i tak dalej, które ich wy wykańczają. Jest prawie dokładnym cytatem z wymogu: prowadź wszystko, co otwierało ono dla Jachwe. Wechaja warta kol peter rehem la Księga wyjścia, rozdział 13, wers 12 i tyle. Pośrednio o tym, że odbiorcą ofiar z ludzi był Jachwe świadczą zakazy w Księdze Powtórzonego Prawa. Izrael nie powinien przestrzegać zwyczajów Kananejczyków. Nie czyńcie tego Jahwe waszemu Bogu. Lo, Tayasie, Ken la, Jahwe, Jeloheka, za wszystkie obrzydliwości To Jabat których Jachwe nienawidzi, czynią swoim bogom na Siu Lejeloheim. Palą zarówno swoich synów, jak i córki w ogniu dla swoich bogów. Jisreafu Bajeś Lejeloheim. Księga prawa poturzonego 12:31. Tak, pieczone zwłaszcza, niegotowane. W tym fragmencie zabrania się całopalenia niby dzieci specjalnie dla Jachwe. Bardziej szczegółowa lista obrzydliwości znienawidzonych przez Jachwę jest zawarta w 18 rozdziale Prawa Powtórzonego. Kiedy wejdziesz do ziemi, którą ci daje Jachwę, twój Bóg, nie ucieczynić czynić obrzydliwości, to jabot, które uczyniły te ludy. nie powinien przeprowadzać u ciebie pierworodnego syna twojego lub córki przez ogień, Maja Birba, Enoju, Wiedźma, Kłosemka, Sanim. Prorokujący majonen, wróżbita Maena ja czarodziej Mae Hia Asia sia F, zaklinacz Hober, Hiaber, prosząc ducha Ojca i ducha proroctwa Asioiel i Ob Wajei Deja Pamiętacie to? Duchy prorocze, duchy rozma rozmawiającego, ducha proroczego. Ja tutaj sobie muszę jeszcze zaznaczyć ducha ojców i ducha proroczego. To mówiliśmy to w poprzednim odcinku 30. I przemawiający do zmarłych, do rejasiel ha bo Hametim. Metim to jest zmarły, pamiętacie? Bo każdy, kto czyni, jest obrzydliwością, toabat, Tutaj chyba apostrofu brakuje, go wstawimy. Przed Jachwę, Księga Prawa Powtórzonego 18, wers 9 do 12. Ponadto dalej w wersach 15 i 22 Księgi Prawa Powtórzonego, w rozdziale 18 tego samego rozdziału, jest szczegółowe opisanie prawowitego proroka, który ogłosi Izraelowi wolę Jachwę. Na tej podstawie można przyjąć, że wymienione w wersach Prawa Powtórzonego, w wersach 9 i 12... Rozdziału 18. Obrzydliwości to nielegalne sposoby otrzymywania proroc od jachwy, które obejmują ofiary z dzieci. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jak nie, jesteś, nie, nie miałeś certyfikatu, to nie mogłeś składać ofiar Jachwę. Dokładnie tak to wygląda. Czyli musiałeś mieć certyfikat Jachwę, żeby właśnie tylko kapłan mógł te dzieci już składać w ofierze, a nie ludzie. I w Księdze Wyjścia. Dzisiaj byśmy to powiedzieli, że bez certyfikatu. Później dodatkowy charakter żądań okupu za pierworodnych również zdradza ich niekonsekwencje, bo w księdze wyjścia w rozdziale 13, wersie 13 i w księdze wyjścia w rozdziale 34, wers 30, 20 żądają okupu za pierworodnych zosów i ludzi. Pierworodnych zosów trzeba odkupić jagnięciem, a sposób wykupu pierworodnego od ludzi nie jest określony. W Księdze Licz pierwotne, pierworodne, nieczyste bydło i ludzie są jednakowo wykupieni za pieniądze za pomocą okupu, tak? Odkupić, czyli pado tip D, pierworodnego człowieka, beekor hiadam i pierworodnego z nieczystego bydła, beekor Hababa wykupić tip D. I okup za nich paedujaw, Począwszy od jednego miesiąca weźcie okup D, według waszej ceny, pięć cykli srebra, właśnie o tym mówiłem, yy, świętego cykla czyli 20 cykli. Księga liczb 18, rozdział 15 do wersu 16. Bóg tego zakazuje zle, to nieprawda! Są sprzeczności. W jednej księdze mówią, że właśnie mogą to robić ludzie, później, że mają wykupywać, a później właśnie mówią, że tylko kapłani mogą to robić. Także księga Litwy księga prawa powtórzonego stoją czasami księga wyjścia w sprzeczności ze sobą. Dlatego widać, że są napisane w różnych okresach. Stanowcze żądanie okupu, Pado, Tivde, jest wiążące i może sugerować, że okup był możliwy, ale nieobowiązkowy w momencie jego ogłoszenia. Zauważmy mimochodem, co dokładnie jest w redakcji Księgi Liczb w rozdziale 18, w wersach 15-16. Odpowiedni wymóg jako przykazanie odkupienia syna zawarty był w liczbie 613 przykazań judaizmu. Podobny okup jest nadal składany przez Żydów 31 dnia po urodzeniu pierwszego dziecka płci męskiej. Ojciec dziecka ma obowiązek oddać je jachwę w osobie kapłana, kochena to tutaj, tylko Żydzi, a następnie odkupić je za pięć szekli, około 100 gram srebra, co formalnie zwalnia kapłana z obowiązku zabicia dziecka i spalenia go dla miłego, słodkiego zapachu jachwę, o czym mówi Księga 18, rozdział 17. Tak, oddać je jachwę w osobie kapłana, czyli tutaj mają Żydzi to napisane. 31 dnia po urodzeniu dziecka ma oddać kapłanowi. Czyli Jachwe w osobie kapłana dać dziecko na zabicie i spalenie, ale następnie musi je najlepiej odkupić za pięć szekli około 100 gram srebra, co formalnie zwalnia kapłana i później złożyć w ofierze baranka. I według alternatywnej wersji zamiast pierworodnych Jachwe wziął sobie lewitów i rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, oto wziąłem lewitów od synów Izraela zamiast wszystkich pierworodnych, którzy otwierają łono. Kolba ekor Kor Peter od synów Izraela, ale wici będą moi, bo wszyscy pierworodni są moi. Kolba ekor. Księga liczb, rozdział 3, wersy 11 do 13. Albowiem oni, to jest lewici, zostali mi dani od synów Izraela, zamiast otwierać każde łono, pierworodny ze wszystkich, pitrat kol Rechem, baekor kol, z synów Izraela biorę ich dla siebie, bo wszyscy są moi pierworodni, kol baekor, z synów Izraela i z ludzi i z bydła bajadam i uba baechema. Księga liczb, rozdział 8, wers 15 do 18. W tych dwóch fragmentach nie ma wzmianki o kupie pierworodnych nielewitów. Słyszycie? Nie lewitów, nie ma. Więc powinny one odzwierciedlać alternatywną wersję księgi liczb 18, wersów 15 do 16. Nie, lewici właśnie byli kapłanami i ci też od lewitów, lewiego mogli się wykupić. Tak samo Żydzi związani z nimi, którzy jachwę tutaj są jego sługami, mają prawo wykupić się. Ale nie lewici, ani inni mogli być normalnie mordowani. W miejsce wszystkich innych pierworodnych stanowiłoby to okup za nielewite. Tak? Czyli jeszcze raz. Co więcej, przyjęcie lewitów w miejsce wszystkich innych pierworodnych stanowiłoby okup za nielewitę. I inna wersja łączy zwyczaj okupu z wyjściem. A kiedy potem twój syn zapyta cię, mówiąc, co to jest, powiedz mu, Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli, tak, bo kiedy faraon upierał się, aby nas wypuścić, Jahwe zabił wszystkich pierworodnych ziemi egipskiej, od pierworodnego człowieka do pierworodnego bydła, mi baekor Jadam Baekor bahema Także to jest odzwierciedlenie właśnie ofiar, jakie składano w ogóle, tak? Stąd te się powieści wzięły. W Biblii. Dlatego ofiaruję Panu, Ja, Nizob, Achlach, wszystko, co otwiera łono. Kol Peter mężczyzna Hazekarim, a każdego pierworodnego z moich synów, Kol Korbanaj, odkupuję. Księga Wyjścia 13, rozdział, 14, rozdział 13, wersy 14 do 15. W dniu, w którym poraziłem, Pamiętacie, bo tam było słowo poradzić, jeśli chodzi o plagi egipskie i tak dalej. Wszystkich pierworodnych ziemi egipskiej poświęciłem sobie wszystkich pierworodnych w Izraelu od człowieka do bydła. Mejadam nad Bahema, moimi oni będący. Będące, przepraszam. Księga liczb, rozdział trzeci, wers trzynasty. Wszyscy moi pierworodni są z synów Izraela i synów ludzi i bydła. Bajadam, Ubab, e, uba Bahema, w dniu, w którym po, poraziłem, już tutaj byka zrobiłem chyba ze zmęczenia, wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, poświęciłem ich mnie, ich mnie. Księga Liczb 8, wers 17. Według tej wersji, skoro Jachwe zabił wszystkich pierworodnych w buci męskiej, z bydła i ludzi w Egipcie, wszystkie pierworodne są jego własnością i są mu składane w ofierze. Jedynym wyjątkiem są pierworodni synowie Izraela, zastąpieni jagniętami, których krew pierw... Żydzi posmarowali framugi i drzwi i czoła. Pamiętacie, znak Taw, taki X jeszcze, bo wcześniej, później Taw się zamienił w T, to co franciszkanie używają. W ten sposób baranek paschalny służy jako substytut ofiary z pierworodnego syna, ale dla Żydów. Dla gojów nie wolno, goje są przeznaczeni na ofiarę. Dlatego w przeciwieństwie do księgi liczb 18, wers 15-16, gdzie okup jest dokonywany w pieniądzu, w księdze wyjścia... 13 rozdział, w rozdziale 13, w wersach od 4 do 15, najwyraźniej okup za pierworodnego syna, jako okup za osła, jest składany przez całoroczną, coroczną paschę, przez baranka. Znamienne jest to, że księga powtórzonego prawa, którego w opowieści o wyjściu milczy o zabiciu pierworodnego Egiptu i zastąpieniu pierworodnego żydowskiego barankiem, również mówi tylko o ofierze pierworodnych ze zwierząt, ale nie z ludzi. Księga powtórzonego prawa 15 rozdział 19, 19 do 23. Można to tłumaczyć świadomym pragnieniem autora deuteronomisty, czyli autora zapiszę sobie tutaj prawa powtórzonego, będzie w książce zapisane. Prawa powtórzonego, aby uniemożliwić zrozumienie ofiary paschalnej jako substytutu całopalenia pierworodnych. W szczególności w tym do, z tym dążeniem wiąże się um, wymóg księgi powtórzonego prawa, aby ugotować, a nie piec baranka. Tylko że księga wyjścia zdecydowanie wskazuje, że baranek powinien być pieczony, a nie gotowany. Cyrk. Niech jedzą jego mięso tej nocy pieczone nad ogniem. Sieli Nie jedźcie od niego gotowanego w wodzie. Basiel. Mae buła mama maim, Ale jedźcie pieczone na ogniu. Sieli jeźdź. Księga wyjścia 12, wers 8 do 9. Podczas gdy autor prawa powtórzonego żąda: zabicie Paschę i gotujcie. bia siasialta i jedz. Księga Prawa Powtórzonego 16, ale zaraz Wam powiem, że znajdzie, nie znajdziecie już teraz tego tłumaczenia oryginalnego. A dlaczego? Było zapisane słowo normalnie, pierwotnie zapisane gotować. Tak? Tam w Księdze Wyjścia było, że piec, a w Księdze Prawa Powtórzonego użyto słowo zupełnie inne. wrzeszczał ta ale piec, tak to mówi księga prawa powtórzonego 16 wers 7 nadgorliwi interpretatorzy wychwycili ten błąd i poprawili to słowo które było gotować a nie piec bo piec to było słowo takie czyli jest Dwa różne słowa, w Księdze Wyjścia, w Księdze Prawa Powtórzonego. A jednak nadgrodzili interpretatorzy wychwycili ten błąd i poprawili tłumaczenie po swojemu, wpisując, jak zwykle, w tłumaczeniach właśnie upiec, żeby zatrzeć tę, tę nieprawidłowość, że to są z różnych okresów księgi. I wersja Księgi Wyjścia zdecydowanie odzwierciedla pierwotną tradycję, co potwierdza tradycja żydowska? Znamienne jest to, że na koniec już, że Samarytanie jedyni potomkowie starożytnych Żydów, słyszycie? Samarytanie, jedyni potomkowie starożytnych Żydów. Ci Żydzi dzisiejsi to nie są prawdziwi Żydzi. To są Hazarzy. Znamienne jest to właśnie, że ci jedyni potomkowie właśnie Żydów starożytnych, którzy przeżyli Samarytanie nadal składają ofiarę paschalną. Składają baranki jako całopalenie w głębokim kominku, prawdopodobnie jeszcze pochodzący ze starożytnych tofetów. Jeśli tak, to ta samarytańska tradycja jest bezpośrednim dziedzictwem żydowskiego rytu składania ofiar z ludzi. I mam akurat takie zdjęcie. Właśnie do dziś dnia. to jest zdjęcie chyba sprzed 20 lat. Czy tam dziesięciu nawet? To są Samarytanie, którzy widzicie tutaj, pale nisko przygotowują. To jest Pascha, Samarytanie. Do dziś dnia? To są potomkowie Żydów biblijnych, tych opisanych, starożytnych. Cóż, myślę, że to na tyle dzisiaj. Dałem Wam dużo do przemyślenia, ale też to kalacie się ze wszystkimi bawanami aż do dnia dzisiejszego. To się. O co tu chodzi? A. Tak mówi Pan Bóg: kalacie się na sposób Waszych przodków i nieżno doprowadźcie z ich boszkami, a gdy składacie swoje ofiary, przeprowadźcie swoje dzieci przez ogień. No właśnie, ale pisze później też potępiają znowu winę księdza. Dlatego mówię: Księga Wyjścia napisana jest wcześniej niż Księga Prawa Powtórzonego i Kapłańska, bo Kapłańska i Prawa Powtórzonego została napisana przez jachwistów, tych, którzy wyszli z Egiptu. No i dzisiaj niewolnikami tych właśnie jachwistów jest pół świata i Polacy, katolicy. I to jest dowód cały czas pogańskiej religii. Mówiono, takie teksty głupie rozpuszczano, że to Słowianie oddawali dzieci, zażynali. Nie, Słowianie życie y, sławili. To jest paranoja. A oni nas poganami nazywają. Także to był kolejna część pokazania właśnie Pisma Świętego niewolników, niewolników Bliskiego Wschodu. Nie naszej religii. W jaki sposób zostaliśmy właśnie oszukani poprzez zaprzeczenia i zaprzeczenia zaprzeczeń, że w końcu właśnie ci, co próbowali później dopisać prawa powtórzone kapłańskie, jak wiści, właśnie namieszali. Tam chyba oprócz, pamiętacie, rozdziału chyba 49, to, to napisali zupełnie inny napisał księgi chyba prawa powtórzonego. A tak to resztę wszystko, tak, kapłani napisali też, ale to wszystko napisali historycy i kapłani właśnie po, y, jachwistyczni. Y, I dlatego się różni od księgi wyjścia, gdzie pierwotnie jest napisane, że złożysz dziecko, złożysz pierworodnego, bo pierworodni są wszyscy nasi. No cóż, myślę, że na tyle wystarczy. My się nie będziemy tak kalać, ale do tej pory Kościół katolicki używał dzieci, gwałcił dzieci. I powiem wam jedną opowieść. Jeden kolega opowiadał mi, że jak pamiętacie, jak zaczynali budowę świątyni opatrzności, tej pod Warszawą, to wiecie, że tylko do porządkowania terenu mogły być dzieci w klasach od czwartej w dół i nie wolno dorosłym było sprzątać. Właśnie energię dziecięcą używano. I kolega mówi, że jako dziecko były same dzieci małe, właśnie były, sprzątały śmieci od pierwszej do czwartej klasy. Nie starsi. I dorosłym też nie wolno, nauczycielom było oni tam pilnowali, ale dzieci musiały sprzątać i szykowały to pod teren budowy świątyni opatrzności. A później jeszcze wydajono od nas 100 milionów, żeby wybudować wielkiego cielca znowuż. Także tak to wygląda.